Myślałem, że komedia science fiction będzie trochę bardziej zabawna. A widziałeś kiedykolwiek komedię science fiction, która jest zabawna? Okej, następnym razem ty wybierasz film, bo będzie następny raz, prawda? No, niewykluczone. Niewykluczone to znaczy nie jest źle. No nie jest. Dobra, dobranoc. I nie dałoby rady, żebyś zaprosiła mnie może na herbatę? Nie, dzisiaj na pewno nie. Okej, nie, rozumiem. Dzięki ci za miły wieczór. Dobranoc. Dobranoc. Świadkiem czułego pożegnania Marleny i Adama był jej mąż. Kto to był? Słucham? Kim był ten facet? Mariusz, ty nie masz prawa nawet o to pytać. Jesteś jeszcze moją żoną, czy nie? Dobra. Wiem, że nie mam prawa być zazdrosny, ale... Ale jestem, Marlena. Ja nie wiem, jak mam bez ciebie żyć. Trzeba było o tym myśleć, zanim zacząłeś mnie zdradzać, wiesz? Wiem, że miałem wszystko i to schrzaniłem, ale... Powiedz mi, co mam zrobić, żebyś dała mi drugą szansę? Tęsknię za tobą. Będę przychodził tu codziennie i błagał. Dobranoc. Kocham cię. Mariusz, zaczekaj. Marlena spędziła noc ze swoim mężem. Zaczyna mieć wątpliwości, czy powinna przekreślać ponad 20 lat małżeństwa. Cześć, kochanie. Dzień dobry. Wyspałaś się? Mhm. A, ja też. Jak ci było wczoraj? Cudownie. Naprawdę? Mhm. I tak samo? Gdzie? Tu. A, tak jak lubisz? Mhm. Proszę bardzo. Mam taką propozycję. Może zrobimy powtórkę, czy nie? Jeszcze pytasz. No pytam. Ty co? Tak jak lubisz? Mamo! Chlejcie, chlejcie! Ale spokojnie, no. Mariusz, ubieraj się, Hela! Zrobiłem coś nie tak? Mam się chować przed własną córką? No pewnie, że tak. Hela, idzie szybko. Ma... Tata? Cześć, kochanie. Co ty tutaj robisz? Zresztą, dobra, nie chcę wiedzieć. Nie spodziewałam się ciebie tutaj. Ty... A kogo się spodziewałaś? Tego gościa, z którym wczoraj mama była na randce? Co? Kręci się koło niej. Nieważne. Serio, Mariusz? Serio? Puknij ty się czasem w łeb. Ale o co ci chodzi?